Witam Cię w tygodniu 8 mojej przemiany. Drugi miesiąc redukcji za mną. Ten odcinek będzie się różnił od poprzednich, ponieważ usunęły mi się pliki, więc w tym tygodniu nie pokażę Ci, jak wygląda moja sylwetka, ale pokażę Ci cały trening dołu, który zrobiłam wraz z Kubą. Jeśli filmik Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę. No i miłego oglądania. Super kochane. Dzisiaj z Ewą. Dzisiaj Wam pokażę rozgrzewkę na pośladki. Pane, dzisiaj mamy trening pośladków. Tak, ze mną. Ej, będziesz cały czas będziesz szurać. Szurać? No. Dobrze, i teraz kickboxing. Kolana, co robimy? A chciałam się zacząć chodzić na high heels. No, to idealnie. Czemu idealnie? O, co teraz będziemy robić? Kickback with rotation. Dobrze. Gdzie ta rotacja? No tutaj! Będziesz za mało? Rotka? No. Tak? Tak. O! Pocałowuj. Nie rozwijesz mi tylko stopy, tylko koziudową, nie? Czyli jak robisz sobie, no dawaj. Rób. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze się słuchać. Spoko. O, teraz jest trochę lepiej, nie? Teraz? Tylko nadal. O, to jest super. Fajnie, poprawiłaś. Więc tak, nie ruszamy, nie rotujemy tylko stopą, tylko ja bym chciał, żeby to się zaczynało już przy samej kości udowej, nie? Nie tylko to się rusza, tylko to się ma ruszyć głównie, nie? Dawaj. O, super. Tylko staraj się nie odkręcać miednicą, nie? Miednica jest w miejscu. Miednica jest w miejscu i ty ruszasz tylko... Super. Bardzo fajnie. I tutaj neutral, neutral, neutral. Super. I rotujesz, rotujesz, rotujesz. Super. Fajnie. A widać nawet, co najbardziej pracuje, nie? Jakby... Patrzcie. Super. Bardzo fajnie. Mogłabyś się nawet nieco bokiem do wyciągu ustawić. O, super. I powoli. Być rozrywkowa. No jest. Nie rozumiem. Kuba będzie robił, uwaga, serię. Ocenimy jego technikę. Mhm. Myślę, że technika jest świetna. Miał mięśnie jak skały. Fale się odbijały. Postura koszykarza, świat dla niego był za mały. Co to za ciężar? Co to za ciężar? Dyszka. Dobrze, że nie 60, bo bym był problem. Idziemy robić przewodziciele, bo to jest jedna z tych partii, której ludzie zapominają. Ale coś z tego będziecie. O, jak miło! Dziękuję! Coś z tego, o widzisz. A nagrywasz cały czas? Tak. Mamy funky, nie! Yeah. Uwaga, seria. Kuba się przymierza do robienia ćwiczenia na uwodziciele. Myślę, żeby rozgniótł arbuza tymi udami. Dobra, zrobimy trochę pranka na Kubie. Już? Ej, już. Stary, bo się nie nagrało. Zrobisz jeszcze raz? Tak, nagrywa? No i jeszcze raz. Co za łeb. Już kiedy nagrywałaś? Od teraz. A tamtego też, nie? Nie. W ogóle? No musisz, pierd***. Musisz jeszcze raz pokaż powiedzieć. To. Pokaż. Nie, naprawdę? Tak śmieszne jak... Nie powiem co. Chciałam zrobić to, jak robiłeś serię, ale stwierdziłam, że cię... Wtedy byś na mnie nakrzyczał. Tak? No. Pokryj się. Czuję się, jakbym jeździła na wrotkach. Znaczy? Na wrotkach. Na wrotkach? No, na wrotkach. Nigdy nie widziałam takich maszyn. I ta też śmieszna. Było ginanie nad głową. Tak? No. A nie, to widziałam. Stary, nie wiem. Umiem się wspinać. Spróbuj ty. Ty ze, co? Ty ze swoją masą, no, jeśli ty nie... Pogięło cię chyba. No. Ale stary, widziałaś kiedyś... Widziałaś kiedyś wspinającą się orkę? Nie. No właśnie.
Serka teraz robi reverse drop lunge'a. Czyli coś, co nie będzie tylko stymulowało wam dołu tego pośladka, ale troszkę po zewnętrznej górnej części, nie? Co? Czyli mniej więcej o to, co teraz się będzie o, wyłaniać. Super. Tylko Sara, dokręć to bardziej jeszcze, nie? Jeszcze? Dokręć, no. O, super. I ogień. Prowadź to hantle jak najbliżej piszczela, dobra? Czego? Jak najbliżej piszczela. Nie cofaj go w tył tego hantla, tylko bardziej do przodu. Byś chciała bardziej RDL-a zrobić, nie? O, super. Ogień, ogień, ogień. Pięknie. Już? Dobra, mamy fuck up. Czemu fuck up? No bo nie mam neoprenów. Nie zabrałem, bo jakaś różnica między nami wzrosła. Ale dzisiaj miała być siadana ponad ćwiartka i nie wiem, czy to siądę. W sensie zobaczymy, co na to moje kolana. Tak, samochodu, jest bagażnik. Ale to nic. To nic, zrobimy tak, że będzie dobrze. No, damy radę. Przesukuliśmy. Będę trzymała kolano. 250 kilo. Kolana trzymam. Kuba robi tak konstrukcję. Jest. Mówił, kiedy mam ci pomóc, czy będę widziała? Będę ci mówić. Będę wołał. One. Pomocy, pomocy! Ostatni. Nie pomagałam ci. Dzieneks. Dzisiaj musiałem jakieś 55 kg zdjąć. Znaczy mamy całe 200. Dziś coś jest nie tak z kolankiem. Nie klankuje. No, więc dzisiaj lekki reload będzie. Ale za tydzień wracamy. Przenieś ciężar na przednią stopę i na przodostopie. Daj kolano do przodu trochę. To się nic nie stanie. O, jest więcej? Mhm. O, widzisz. Nie pchaj przez piętę, tylko staraj się pchać całą stopą, nie? Bo to jest to, co ci ostatnio tłumaczyłem. To jest ten sam problem. Przychodzisz na piętę, gdzie tracisz tam możliwość faktycznie pracy tym pośladem taki mocny, nie? Żeby nie było, że tylko czwóry dzisiaj robiliśmy, to jeszcze dorzucamy sobie oginania na tą głowę. Tak, żeby faktycznie już... Przepraszam. Ci nie dzieje, spoko. Żeby faktycznie przetrać całe te uda. Alright. Przede mną jeszcze 2 miesiące projektu, więc jeśli chcesz być ze mną na bieżąco, to zasubskrybuj ten kanał, bo będzie się jeszcze naprawdę dużo działo. Będę wdzięczna za komentarz, jak podoba ci się film.